Słuchajcie, jest taka dość chujowa sytuacja, powiedzmy sobie wprost. McDonalda, którego widzicie za mną, mowa o McDonaldzie Zaandam. W dniu wczorajszym miałem tutaj delikatną spinę z jedną z pracownic, która okazywała kompletny brak szacunku. Sprawa polegała na tym, że podczas odebrania orderu, kiedy przyjmujemy order z danej restauracji, mamy informacje, które nas informują odnośnie, tam jest dziurka, odnośnie tego, żeby czekać na zewnątrz, czekać wewnątrz. To są informacje restauracji. I restauracja McDonalda ma informację, że czekamy na zewnątrz. Ta restauracja ma informację, że czekamy na zewnątrz. Wcześniej miałem taką delikatne takie zderzenie z rzeczywistością. Strasznie nieuprzejma pani, chyba nie wiem, miała dni kobiece, coś jej nie siadło. Ale puściłem to mimo uszu, olałem to, dobra, w dupie z tym. Ale przy drugim razie powiedziałem, że okej, w takim razie jeśli wy w taki sposób się do mnie odnosicie, podążamy zasadami, nie będę czekał w środku jak pies na piłce. Tylko wedle zasad czekam na zewnątrz i proszę o informację o tym, że już jest przygotowane jedzenie, lub proszę o doniesienie do drzwi. Bo tak na przykład robi drugi McDonald tutaj na terenie Zaanstadu. Do drzwi bez problemu dostarczają. Mimo że mają informację, proszę czekać wewnątrz pod schodami. Taką na przykład informację oni mają, ale wystarczy, że zgłaszasz pracownikowi, czekam na zewnątrz, bierzesz sobie fajeczkę, odpalasz i bezstresowo czekasz, nie? Bardziej się wkurzasz, kiedy odpalisz fajkę, a już żarcie masz, nie? No ale z dwojga złego to lepsze. Ale do rzeczy, tutaj z kolei zjadłem sałatkę, dobre 10 minut, jak nie 15, żarłem sałatkę. Spaliłem fajkę, to jest około 5 minut, to daje 20 minut. Nadal nie miałem żadnej informacji o temacie, czy już moje jedzenie jest gotowe, czy nie. Wszedłem do środka, stoję. Pani oczywiście, jakby mogła, to by mi przypierdoliła. Po czym patrzę, twoje danie jest gotowe. Ile mam czekać? Przepraszam, przecież informowałem, jestem na zewnątrz, wedle waszych wytycznych i tam czekam na informację. Po to macie człowieka w drzwiach, który stoi na początku tutaj, nie wiem czy to widzicie. Macie okienko, szybę, żółty stent, stoi gość. Więc gościuwa, ona powinna poinformować, że jedzenie jest gotowe, bo pracownik powinien to jedzenie wyjeść. Po czym zaczyna rzucać torbami i zaczyna się wywiązywać między mną a nią rozmowa, że proszę spójrz na ekran, jakie są wytyczne i podążaj za nimi, bo jesteś pracownikiem. Po czym usłyszałem parę takich dziwnych odpowiedzi, które mnie zaczęły irytować. Najpierw wtrąciła się bodajże menadżerka zmiany, najniższy level. Po czym przybyła menadżerka, którą naprawdę lubię, menadżerka już można powiedzieć wyższa levelem. Wyjaśniłem całą sytuację, zamknąć pysk nam. Sytuacja została wyjaśniona. Po czym pojechałem, dostawę zrobiłem. Najlepsze, że w ogóle dostawa do mojego sąsiada. I wiecie co było najlepsze? Że z tyłu się trzaskają, nie? Pokażę wam to tak bezczelnie. Widzicie? Nawet podczas robienia materiału. Zobaczcie, jakie agresywne. Wypiły sobie kubek wina, bo z kubkiem wina te dziwniarze przyjechały. No i się zamknęli. Dobra, pozamykać ryj, bo robię materiał. O, grubo ją pojechał. Yo! Roestoe! Fuck! Fuck kanker, roestoe! Hij gaat zelf rustig maken. Roestoe eten! No nie będę wam tłumaczył, co znaczy fuck kanka w Holandii, ale nie używajcie tego zbytnio. No i co za tym idzie, w dniu dzisiejszym przyjeżdżam sobie ale przed przyjazdem zawsze sprawdzam aplikację i widzę, wisi raport, że doszło do sprzeczki i do końca Uber nie wie z kim, czy ze sprzedającym, czy z odbierającym, czyli z klientem. Po czym doszedł do mnie kolejny raport, tutaj już ze strefy bardziej prywatnej, zadzwoniłem do znajomej, która mi powiedziała, że to z restauracji wyszło. I co wtedy zrobić? Bo to jest bardzo dobre pytanie. Co zrobić, jeśli knajpa nas zaraportuje? Jak postępować? Słuchajcie, jeśli macie inne knajpy do wyboru, od razu bojkotujcie. W przypadku większych miast jest więcej kurierów. Jest grupa na WhatsAppie, gdzie no gorąco Was zapraszam. Wystarczy, że do mnie napiszecie, dodam Was do tej grupy, jeśli jesteście kurierami Ubera. Wtedy można zrobić dwa myki. Można się skrzyknąć i, że tak powiem, przy każdym odbiorze, który jest powyżej 15 minut, bo do 15 minut knajpa musi Wam wydać jedzenie, bo powyżej to już jest takie naciągane, tracicie czas, wciskacie łapkę w dół i raportujecie zbyt długi czas oczekiwania. W przypadku, kiedy personel jest do Was opryskliwy, pamiętajcie, że zawsze możecie wbić nieprofesjonalny personel plus zbyt długie oczekiwanie na odbiór dostawy. Ja co zrobię? Pewne jest, że najzwyczajniej w świecie z tym makiem się powoli zacznę żegnać. Po pierwsze, jest to dość niski ruch, po drugie, część naprawdę fajnego personelu już z niego odeszła. Kiedyś tu było jak na Zapiecku. Było żarcie, było picie przede wszystkim, a teraz z kolei drugi McDonald na Zaandzie, Zaandam Zaand. Tam jest z kolei na Zapiecku KFC, tam picie rozdaje dla kurierów, aby do tego miejsce dają z tyłu na parasolkach, gdzie se można siedzieć, czekać na dostawę i tak dalej. Są bardziej friendly. Ja Wam to pokażę w następnym materiale. Ale pamiętajcie, że po takim raporcie jedną ważną rzeczą jest albo zamknąć japę tym gamojom z tyłu, które wypiły. Ale już dobra, pomijam fakt. Najważniejszym aspektem jest, żeby nie wracać do knajpy i nie robić afery drugiej. Jeśli zrobicie drugą aferę w knajpie, to może rzutować na zablokowanie Waszego konta. Ej! Ej! Shut the fuck, ja? Zamknij pysk, kurwa! W czym masz problem? Teraz rozumiesz? Bujaj dupę na krzesło! Was kurwa prate tu mi! Waar is jouw problem, jonga? Prate rokopa? Kurwa jest klient, ja? Ja, geen probleem, maar ik materiaal, ja. Is goed. Ja? Wat is er aan de hand? Ja, dus wij zitten daar toch? Ja, bullshit. Po polsku czasami szybciej rozumieją. Sprawę z klientami w ten sposób możecie rozwiązywać, a bardziej z debilami, którzy wypili szklaneczkę wina, kubek wina w wieku 15 lat, może ma to mniej. Nie wiem, personel zainterweniował, nie chcę za mocno się odpalać, ale mam dzisiaj poważną wkurwę po tym raporcie, bo przez 3 lata zostałem pierwszy raz zaraportowany w ten sposób przez knajpę. Raz tylko miałem sprzeczkę z klientem. Raz miałem sprzeczkę tylko z klientem. A, jebnął ją! Wciśnij choinkę, przybliż. Masz przybliżone? Zobaczcie! Zostaw mi personel z maka, bo jeszcze ich lubię. Kom maar aan, we gaan alles drank, we gaan alles drinken. Dat is dat. Obligatoria, kijk er zijn andere kant. Mensen normaal zitten, nog vierhoud historisch en drank alcohol, ja? Waarom jouw drank en kameraad? Pierdol się! Szmata kurwa jebana! Wilt u alsjeblieft de trein verlaten? Mam dzisiaj poważną wkurwę, wierzcie mi. Przyjeżdżają gówniarze, jak widzicie, którzy chlają alkohol, wywalają thanks buddy, man. Wywalają do śmietnika, kurwa, kubki, a potem kręcą aferę z klientami. To jest po prostu ridiculous maksymalny. Ja tego w ogóle nie rozumiem, więc powiedziałem, co myślę, bo mam dzisiaj kompletną wkurwę i po prostu stąd zwijam. Jadę stąd, bo za chwilę z tego wyjdzie niezły burdel. Nie chcę jakiegoś kolejnego raportu, wolę na drugim McDonaldzie posiedzieć, gdzie jest match friendly i o wiele lepiej, tak? Gdzie ludzie mają większy szacunek. A nie panienka przychodzi i panienka, która no, jeszcze nie dorosła do menadżerki może, obstaje za dziewczynkami, tak? Bo dziewczynki są super. Ja się nie dziwię, że gościu kurwa pierdolnął ich milkshake'em, bo został po prostu zwyzywany, tak? Jak do mnie się zaczęło odpalać, to jej powiedziałem, jak słyszeliście, i mam dość, tak? Ja tego nie toleruję. U mnie to, sorry, nieważne, Polak, Holender czy Rumun, wszyscy po kolei zjebę dostaną, mam to w dupie. Kończymy to nagranie, bo się kurwa odpalę, za chwilę za dużo powiem.